kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Byłam w Zarze stacjonarnie. Akurat przy okazji spotkania wstąpiłam i powiem wam, że byłam w szoku. Jak wam już wcześniej przy okazji tego holu wielkiego z Zary wspominałam, stacjonarnie pustki. No, nie było za dużo ludzi, posprzątane, nie było też za dużo rzeczy. Większość jest online, ale te wyprzedażowe produkty też się tak naprawdę bardzo cieszą zainteresowaniem i znikają jak świeże bułeczki, także z tymi rozmiarami też jest problem. Znalazłam jedną rzecz w Zarze. Bardzo mi się spodobała ta koszula, niby klasyczna, biała, ale jednak krótsza. Tutaj ma taki ściągacz, taką gumkę. Można ją fajnie wystylizować do spódnicy z wysokim stanem, do shortów, do spodni z wysokim stanem. Ona ma taki trochę inny materiał, bardziej luksusowy. W dotyku trochę się czuje taki błyszczący jedwab. Natomiast to w ogóle tak nie wygląda. Fajnie jest skrojona. Spodobała mi się wyjątkowo. To jest rozmiar XS-ka i kosztowała 69,90, była przeceniona 36%, więc w sumie nie tak dużo. Na początku kosztowała 199,69. Dziwna końcówka jak na Zarę. I ona ma, akurat to mi się spodobało również w niej, wysokie zapięcie. Czasami te koszule z Zary mają zapięcie tutaj, albo tu. Jak się nachyla, by to wszystko widać, a ta moim zdaniem jest całkiem w porządku. Podoba mi się, można podwinąć rękawy oczywiście. Ma kieszonkę, no jest całkiem w porządku. Wydaje mi się, że będę ją nosić i z niej się wyjątkowo cieszę, ten materiał mi się podoba. No i takiej koszuli jeszcze nie mam, z krótkim stanem, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać. Teraz pokażę wam parę nowości, między innymi nowości z Yves Rocher. Ja bardzo lubię z Yves Rocher, na przykład kremy do rąk, żele pod prysznic. One są fajne, mają też mniejsze opakowania, jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, to jest akurat świetna sprawa. Mamy taką nową kolekcję z Yves Rocher i tutaj jest żel pod prysznic. Te akurat żele i wody toaletowe pachną bardzo, bardzo świeżo. Naprawdę świeżo. Czuję się tutaj też nutę grejpfruta. Trochę mi przypominają te perfumy z Moschino, takie są z grejpfrutowe. Taka fajna, fikuśna butelka. Świeży naprawdę ten grejpfrut jest dość mocno wyczuwalny, ale przez to mam wrażenie, że idealny na lato. Moja mama na przykład kocha grejpfruta. Tutaj mamy żel pod prysznic. I są takie bardzo, bardzo ciekawe maski do włosów, które to można oczywiście zabrać w podróż, bo mają małe opakowania. Mi, szczerze mówiąc, zawsze brakuje takich masek, które są mniejszym opakowaniem do włosów, bo zazwyczaj te maski są w takich regularnych tubkach. Nie zawsze, chyba że podróżujemy z bagażem podręcznym, to jest bardzo ważne, żeby jednak uważać na te pojemności, ale no nie zawsze chcę wziąć, jak wyjeżdżam gdzieś na tydzień, jakąś wielką tubkę, bo to nie ma sensu, a tutaj są różne rodzaje i to jest akurat moim zdaniem bardzo wygodne. To jest taka maska do włosów, dwa w jednym. Tutaj mamy maskę nawilżającą, mam nadzieję, że będziecie to dobrze widzieć, maskę oczyszczającą. Z bliska wam to pokażę. Regenerującą. Oraz takie maseczki do twarzy. A, jeszcze, przepraszam, jest jedna. Do włosów farbowanych. Superowsko. Ja mam farbowane włosy, rozjaśnione. Więc trzeba o nie wyjątkowo dbać, niestety. Bo one się szybko niszczą. I ten kolor blaknie. Mi, jak nie używam tych szamponów fioletowych, no to niestety to jest problem wtedy. No i tutaj mam jeszcze takie fajne maski, też w super rozmiarze do twarzy. Żelowa maska oczyszczająca. Tutaj mamy maskę w piance, może być ciekawe, z Yves Rocher. Następny to jest scrub. Zajrzyjcie na stronę, mogę wam zostawić linka, jak będziecie chcieli, bo można online też Yves Rocher zakupić te produkty. I tutaj są jeszcze bardzo fajne lakiery. O, są. Lakiery, które mi się wyjątkowo spodobały. Zobaczcie na to połączenie. No niesamowite, co? Taki niebiesko-granatowy i można powiedzieć koralowo-pomarańczowy. Idealny na lato. Jakbym sobie pomalowała na przykład wszystkie paznokcie na ten koralowo-pomarańczowy i jeden na granatowo, albo na stopach, to może też bardziej nie wyglądać. I to jest piękny, nudziakowy kolor w połączeniu z brudnym różem. On
jest tak naprawdę idealny na każdą porę roku. Go Green, te lakiery są wegańskie, w ogóle lakiery są bardzo dobre z Yves Rocher, lubię je, mają piękny połysk. Całkiem nieźle się trzymają, no, to też oczywiście zależy co robicie, no bo są takie osoby, którym się to w ogóle nie trzyma i widzicie zaraz pielić w ogrodzie albo stukać na komputerze, to zależy. Ale te są całkiem odporne na to stukanie na komputerze, bo to przetestowałam. Mam jeszcze takie dwa produkty z tej nowej serii z Yves Rocher. Spray do ciała i do włosów oraz taka oliwka w sprayu. To akurat mi się świetnie sprawdzi na wakacje, bo ja lubię takie rzeczy w sprayu na wakacje. Nie chcę mi się masowywać i smarować tymi masłami. Masła raczej rezerwuję sobie na pielęgnację zimową do ciała. Natomiast takie olejki w sprayu czy lekkie balsamy to jest dla mnie to. Absolutnie to. I teraz jeszcze chciałam Wam pokazać nowe Be Glossy. Już widzieliście na Instagramie, pokazywałam Wam, bo w zasadzie w pierwszej kolejności zawsze te wszystkie nowości możecie zobaczyć u mnie na Instagramie, więc zostawiam Wam pod spodem linka. W ogóle słuchajcie, taki produkt do włosów, który mnie bardzo zaciekawił, Schwarzkopf Got To Be, to jest maskara do włosów. Wcale nie tylko do brwi, ale również do takich włosów, na przykład baby hair, jeżeli urodziłyście niedawno dziecko i odrastają Wam te włosy, mnie to strasznie denerwowało, jak mi odrastały te włosy, bo to wygląda tak. Ja mam taką koleżankę, która ma kręcone włosy i odrastały jej proste, na początku były proste i musiała dość jakieś opaski, które kombinowała. Więc myślę, że to jest akurat bardzo ciekawe i ja chętnie tego spróbuję. Wydaje mi się, że coś takiego, może nie kojarzycie tą firmę, używa Jennifer Lopez, bo ona zawsze ma takie ulizane te włoskie, a dużo ma tych baby hair. Lebiotica to jest maska do włosów, co mnie bardzo cieszy, dlatego że wezmę sobie to na wyjazd. Maska, która na jakieś wakacje, znaczy w sumie wszędzie to można wziąć, to jest wygodne, tak jak mówię, nie trzeba tych wszystkich butelek tachać. Regenerująca maska do włosów w formie czepka. Po słońcu, po jakimś morzu, jeziorze, idealna sprawa. No i oczywiście po fryzjerze, bo ja bardzo często, jak wracam od fryzjera, po jakichś dwóch tygodniach robię sobie taką mocną regenerację włosów. Żel do higieny intymnej. Intymna ochrona plus pielęgnacja, 95% składników pochodzenia naturalnego z AA. Nie miałam nigdy takiego żelu. Naturebox szampon w kostce. Ja w ogóle miałam z Naturboxa właśnie ten szampon z awokado i on mi się bardzo dobrze sprawdzał. Był taki naprawdę w porządku, nie obciążał włosów, włosy ładnie pachniały, był bezpieczny, mój mąż też był zachwycony tym szamponem. Jeszcze w tym Be Glossy mamy maskę Organic do twarzy. No, są fajne maski, ona nie jest tym razem w płachcie, tylko taka w kremie, który ja sobie zazwyczaj zostawiam, chyba że ona jest oczyszczająca i trzeba ją zmyć, ale zazwyczaj takie maski zostawiam na noc. I jeszcze mam tutaj krem Face Boom, krem na dzień na noc, taka saszetka oraz dwa produkty do ust. Metallic Liquid Lips z Belle. Ja miałam kiedyś taki puder z Belle. Pamiętam, że używałam tego Bella na studiach czy w liceum pod koniec, bo na początku jeszcze nie mogłam się malować, bo rodzice mi nie pozwalali. I byłam bardzo zadowolona z tych produktów. I pamiętam, że używałam przez lata tego podkładu. Znaczy to nie był podkład, w sumie to był taki puder bardziej. I był w super cenie. Zresztą te produkty są ogólnodostępne, także możecie sobie spróbować. I z Golden Rose kredka do ust lip liner. Golden Rose rzadko używam, szczerze mówiąc, ale mają spoko produkty. Po prostu ja jakoś ich, może nie wiem, nie mam za dużo ich produktów. Ja mam dość sporo i akurat no, nie wpadły mi w ręce za bardzo, ale oni mają naprawdę dobre rzeczy i w dobrych cenach. Bardzo dobrych cenach. Na szybko pokażę Wam case, o które się mnie pytacie. One są z Ideal of Sweden. Ja Wam je pokazałam na Instagramie. One są bardzo fajne. W ogóle ta firma ma bardzo dużo różnych wzorów z kamienia. Imitacji kamienia. Jakiegoś tam marmuru czy granitu, więc jeżeli lubicie takie rzeczy, to możecie wejść na stronę. Zostawię Wam pod spodem linka. Na przykład powerbanki. No to wygląda jak takie puzdereczko. Bardzo mi się podoba. W zasadzie nie wiadomo, co to jest. Tak de facto. Mają dużo tych kolekcji i w kwiaty. To też mi się niezwykle spodobała, taka urocza, uroczy wzór. Mają ładowarki, kable. Teraz sobie wzięłam taki czarny, dlatego że dawno nie miałam już żadnej ciemnej obudowy. Ja w ogóle mam telefon żółty,
dlatego że uwielbiam takie kolorowe dodatki, typu portfel kolorowy czy telefon, bo wtedy łatwiej można je znaleźć. Zobaczmy sobie ostatnią przesyłkę, która do mnie przyszła z Diego de la Palma. Jeżeli oglądaliście mnie na Instagramie, to wiecie, chociaż może pokazywałam Wam jakiś czas temu w unboxingu, od jakiegoś czasu używam z Diego de la Palma Professional takich produktów, które są idealne na rozstępy, które poprawiają dosłownie jakość naszej skóry, bardzo fajnie się zachowują na skórze, są idealne dla kobiet w ciąży, dla kobiet karmiących, są bezpieczne, że nie musicie się tym martwić, a szczególnie w ciąży i w tym okresie karmienia piersią, kiedy wszystko nam się tutaj zmniejsza, ważne jest, żeby o tych rozstępach myśleć, bo one często też się robią właśnie po ciąży, przy karmieniu piersią kobiety tracą bardzo dużo kalorii podczas karmienia, więc też warto jest zwrócić na to uwagę. I to jest w ogóle spray do biustu, do ciała generalnie, przeciw rozstępom, dwufazowe serum, ono jest świetne. Jedyny minus tego serum jest taki, że jeżeli pryśniecie sobie, teraz jakbym tutaj stała i bym sobie popryskała ciało, wysylacz jest bardzo dobry, ma duży zasięg, że tak powiem, i to jest problem, bo wszystko jest tłuste, ale on świetnie, szybko się bardzo wchłania i działa rewelacyjnie, naprawdę działa świetnie, także polecam Wam dziewczyny, jeżeli tym bardziej macie tendencję do rozstępów, to warto się za tym rozejrzeć, ja zostawię Wam pod spodem linka. No i mamy tutaj jeszcze takie kapsułki, nie za dużo mi zostało, też używam, to są idealne takie kapsułki na rozstępy, właśnie na te wszystkie nefralgiczne miejsca używam, również bezpieczne dla kobiet w ciąży, więc jak najbardziej możecie po nie sięgnąć oraz podczas karmienia piersią. To są w ogóle takie produkty, które używa się w salonach normalnie, więc możemy sobie zrobić takie domowe spa. Otwieramy tą ampułkę i sobie nakładamy, świetnie nawilża, super się wchłania i rzeczywiście to jest miejsce, w którym posmarujecie, bardzo gładkie, chociaż ja staram się to rozetrzeć i wmasować, robię sobie taki masaż, no takie domowe spa, także polecam Wam, zostawiam Wam linka pod spodem, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra pielęgnacja. Pokazywałam Wam ostatnio jeszcze jedną rzecz, która jest świetna, jeżeli macie na przykład problem z opuchniętymi nogami, macie ciężkie nogi, to jest taki fajny żel, który się nazywa Lekkie Nogi. Bardzo fajna sprawa, moja mama się zakochała w tym żelu i ja tak samo bardzo go lubię, uważam, że przynosi ulgę, zapobiega i warto jest też po niego sięgnąć, również bezpieczne dla kobiet w ciąży, to podkreślam, bo nie wszystkie produkty o tak dobrym, profesjonalnym działaniu są bezpieczne dla kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią, a to jest ważne, a zauważyłam, że teraz bardzo dużo z Was w ogóle dookoła kobiet jest w ciąży, albo mam malutkie dzieci, to się może przydać, zachęcam Was, żeby sobie wejść, polecam Wam, bo to naprawdę są bardzo dobre produkty pielęgnacyjne, które możecie sobie używać w domu. No i tutaj mam jeszcze jedną przesyłkę właśnie z Diego de la Palma. Linia, która mi się tak wyjątkowo spodobała na stronie, bo oczywiście buszowała mi tam, szukałam różnych rzeczy. To jest linia idealna na lato. Ja, jak wiecie, borykam się z przebarwieniami i w tym okresie letnim naprawdę bardzo mocno zwracam na to uwagę, bo wystarczy, że nie nałożę raz filtra, to już mi się zdarzało wcześniej nieraz i od razu mi wyskakują jakieś plamy, muszę mieć czapkę i tak dalej, chyba że mam dobrą ochronę, bo to się zdarza, że są takie produkty na rynku, które mają naprawdę dobrą ochronę i są godne polecenia. I ta linia Diego de la Palma Professional ma taki fajny krem na plamy, którego chciałam spróbować. 50. To jest krem przeciw plamom SPF 50 i można go oczywiście stosować pod makijaż. Można go stosować jako zwykły filtr na słońce, więc jestem niezwykle ciekawa. Ma 50 ml i jest do twarzy, także jeżeli również macie problemy z przebarwieniami, to to jest bardzo dobra droga, żeby tam zajrzeć. Tutaj mamy jeszcze coś świetnego, to jest sztyft ochronny na miejsca wrażliwe 50+. Ja jestem tak przewrażliwiona i tak bardzo pilnuję tego, żeby nie wyskoczyły mi te przebarwienia, szczególnie w tym okresie letnim, że nakładam najpierw krem z filtrem, potem nakładam filtr i jeszcze na to nakładam często jakiś stick, żeby tylko nic mi nie wyskoczyło. To jest najgorsze, co może być, bo wtedy ja muszę czekać, aż mi to zejdzie.
I zazwyczaj źle się po prostu czuję, nakładam coraz więcej tapety, więc nauczona doświadczeniem dbam bardzo, bardzo mocno i bardzo, muszę powiedzieć, sumiennie podchodzę do sprawy, nakładam sobie te filtry. Nie tylko ja powinnam to robić, osoba, która ma skłonność do przebarwień, ale każdy powinien to robić, chronić się przed słońcem. I ten stick, słuchajcie, coś czuję, że będzie rewelacyjny, bardzo wygodny przede wszystkim. Oczywiście ja nie będę tylko tego sticka nakładała na twarz, to jest to miejsce nefralgiczne. Jeżeli mamy jakiś pieprzek, jeżeli mamy jakiś znamie, chcemy to zakryć, to jak najbardziej, albo linie, czujemy, że jak siedzimy powiedzmy w kostiumie i czujemy, że nam już za bardzo słońce przepieka, to też można sobie tą linię posmarować. Bardzo ładnie pachnie. No i produktu jest, wow, dużo! Super, bardzo dużo. Coś czuję, że on będzie idealny pod makijaż. Mamy tutaj jeszcze dwa produkty nawilżające mleczko do twarzy i ciała. 20 i mamy tutaj niewidzialna ochrona, spray 150 ml. Słuchajcie, 30, więc idealnie, bo ja zazwyczaj nakładam sobie na twarz 50 lub 50+, a do ciała to w zależności od tego, czy już na przykład mam jakiś delikatny kolor złoty albo mniej złoty, to najpierw nakładam sobie 50, potem 30, potem 20 i nie schodzę nigdy bardziej tak naprawdę. Nie używam raczej 15, to jest 30 albo 20, więc bardzo się cieszę. Jak tylko przetestuję te produkty, to dam Wam znać. I jest tutaj jeszcze jedna rzecz. To jest, słuchajcie, łagodzący krem do ciała po opalaniu. Size Maxi. Więc to jest wielka, wielka pojemność. 350 ml. Zobaczmy, jak to pachnie. Otworzę, bo to jest zalakowane wszystko. W ogóle jakie ładne kolory są. Wszystkie są śliczne. Taki kolor Tiffany Blue. O, jak pięknie pachnie taką luksusową pielęgnacją. Pięknie. Jak trochę jakiś perfumowany żel. Super luksusowo. Także dziewczyny, zostawiam Wam wszystkie informacje pod spodem. Jeżeli jesteście zainteresowane, to wchodźcie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to też koniecznie dajcie znać. Postaram się Wam odpowiedzieć na wszystkie pytania. Ja mam taki filmik nagrany na swoim kanale o przebarwieniach, bo też są bardzo fajne produkty na przebarwienia Caudalie. To są produkty apteczne, które pomagają, naprawdę mi bardzo pomogły. Jest taka esencja, której używam również, można jej używać przez cały rok. Ja jej nie używam przez cały rok, staram się zmieniać, bo ja też kocham kosmetyki, kocham je testować, więc staram się to zmienić, ale wracam do tej esencji, ona jest świetna, więc postaram się też znaleźć ten film i Wam zostawić pod spodem. Co na koniec chciałam zobaczyć, jak sprawdzi się ten krem przeciw plamą. 50. Pachnie taką elegancką, zadbaną kobietą na plaży. Bardzo ładnie pachnie. Szybko się wchłania, jak widzicie. Coś czuję, że to będzie mój ukochany krem. 50 ml, 50 SPF 50. Co tu jeszcze możemy przeczytać? Dzięki ochronie UVB, UVA i IR chroni przed światłem słonecznym, ograniczając ryzyko zaczerwienienia i podrażnienia. Dzięki działaniu wyciągu z noni i z jabłka Florentina zwalcza tworzenie się plam skórnych i zmarszczek od fotostarzenia się, idealny także dla kobiet w ciąży. Zawiera DNA Smart Protection, kompleks przeciw plamom, białą linię wodną. Także warto jest rozejrzeć się za tymi produktami. Oni mają różne pojemności, większe, mniejsze. Tam jest dużo rzeczy, na przykład jest takie serum, taki eliksir, który się czaje i chce go spróbować. Też podobno rewelacyjne, bo moja koleżanka ma ten eliksir i powiedziała, że on w zasadzie to działa cuda. Leżymy, a on robi wszystko za nas. Po prostu pięknie jemy, sprząta, zmywa i gotuje. Dobra, kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że spędziliście ze mną trochę czasu w dzisiejszym filmie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze i za to, że jesteście. Mam nadzieję, że wszyscy w dobrym zdrowiu i w dobrym nastroju niedługo ruszacie na jakieś wakacje i odpoczynek. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, łuziaki. Pa, pa.